Ukraina. Pasażerka wyszła z samolotu przez drzwi awaryjne i spacerowała po skrzydle Boeinga 737. Pasażerka może pożałować swojej decyzji. Załoga samolotu ukraińskich linii lotniczych Ukraine International Airlines zaalarmowała służby lotniska po tym, jak zauważono kobietę przechadzającą się po skrzydle Boeinga 737. Pasażerka wyszła przez drzwi awaryjne, informuje Fly4FR. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 31 sierpnia, na lotnisku Boryspol w Kijowie. Boeing 737-800 linii UJA, który przyleciał z tureckiej Antalyi i oczekiwał po wylądowaniu na możliwość wypuszczenia pasażerów. W pewnym momencie załoga zauważyła, że po jednym ze skrzydeł maszyny spaceruje kobieta. Pasażerka, która razem z mężem i dziećmi wracała z wakacji w Turcji, otworzyła drzwi awaryjne i wyszła nimi z samolotu. Sytuacja została uwieczniona na nagraniu opublikowanym przez serwis avianews.com. Załoga zaalarmowała służby ratunkowe lotniska. Na miejscu zjawiła się m.in. policja. Kobieta nie była w stanie wytłumaczyć, dlaczego otworzyła drzwi awaryjne i wyszła na skrzydło samolotu. Linie lotnicze potraktowały zachowanie pasażerki bardzo poważnie. Jak informuje Fly4FR, kobieta została wpisana na czarną listę. Oznacza to, że ma zakaz latania na trasach obsługiwanych przez UJA. Przewoźnik nie sprecyzował, jak długo wspomniane restrykcje będą obowiązywać.